Witam wszystkich, to blog Odkrywcy. Jestem w Bytomiu, Miechowice. Pokażę Wam jedno z ciekawszych miejsc, jakie tu można znaleźć, do którego można przyjść, gdzieś tam pochodzić. Fajne miejsca na spacer. A mianowicie kompleks stawów Górnik. Pokażę Wam oczywiście dla osób, które o tym miejscu nie wiedzą. Z tym Bytomiem nie mają wiele styczności. Pokażę szczególnie tym osobom, które myślą, że Bytom to tylko nie wiadomo co. Demonizując to miasto w każdy możliwy sposób. A znajduje się tu naprawdę mnóstwo ciekawych miejsc, do których warto przyjechać, pochodzić. Naprawdę, naprawdę warto. Jednym z tych miejsc jest właśnie ten kompleks stawów Górnik w tych Miechowicach, o których na początku wspomniałem. I o ile na tym terenie, czyli właśnie gdzieś tam Miechowice, granica w ogóle z Zabrzem, bo tu wszystko po tych lasach, po tych terenach hałdowych, jak najbardziej bardzo szybko do Zabrza można przejść. Górnik Miechowice. I tutaj różnych stawów, zbiorników wodnych nie brakuje. Ale ten tu właśnie, ten górnik, jest jednym z ciekawszych. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na obszar. Bo to jest naprawdę spory kompleks. Tych stawów jest tu całkiem sporo. Ten z prawej strony jest chyba największy. Ale ten tutaj z lewej, jak najbardziej również spory, zresztą troszkę bardziej dziki. Bardziej zarośnięty, tu jest więcej też ptactwa, a tu z prawej strony głównie przeznaczony na łowienie rybek. Zresztą jak widać stanowisk jest tutaj całkiem sporo. No i przede wszystkim da się tu spokojnie wejść. To nie jest wszędzie takie oczywiste, bo tak już będzie na moim materiale, chociażby staw Lin, wędkarski na osiedlu Młodego Górnika. Dosłownie po drugiej części tego niewielkiego pochałdowego lasu się ten zbiornik znajduje i tam się już wejść obecnie nie da, dlatego że główna część jest ogrodzona. Oczywiście niecały teren, bo są miejsca, szczególnie po dawnej linii kolejowej, że da się do tafli do wody dostać, ale to są małe, to jest tylko część stawu. Natomiast tutaj mamy cały kompleks dostępny. Jak widzicie, droga jest równa, utwardzona i swobodnie da się tutaj chodzić. No i to jest duży plus tego miejsca. Żeby przejść ten kompleks dookoła, to można poświęcić trochę czasu. Przejdziemy sobie najpierw w obręb tego zbiornika z lewej strony. Jak powiedziałem, on jest bardziej dziki, bardziej zarośnięty i tu z każdej strony nie da się do niego dostać. Oczywiście z tej strony, przy której jesteśmy, jak najbardziej, tu też się te rybki łowi. Ale już po drugiej stronie zobaczcie, gdzie te wszystkie zarośla. Tu już przejść się nie da. No, zaczęło bardzo mocno wiać, trochę mi się to nie podoba. Ale spróbujemy. Mam jakieś dwa łabędzie po drugiej stronie zbiornika. Ogólnie ma się bardzo mocno pogoda pogarszać. Może i z godziny na godzinę, ale mam nadzieję, że wypadzik na spokojnie dokończę i Wam również coś pokażę. Jak wspomniałem, tych stawów tutaj jest więcej, są również mniejsze, są miejsca właśnie, gdzie jest troszkę więcej ludzi. Tak jak tutaj przy tej głównej ścieżce,
ale są też miejsca właśnie, gdzie tych ludzi jest dużo mniej, jest bardziej ustronnie. Sporo tu jakichś nasadzeń, tu mamy sosny z lewej strony. To miejsce na pewno nabiera fajnego klimatu. Dookoła zarośnięty już fajnym drzewostanem. Naprawdę fajnie to wygląda. Nie wiem, kiedy sam kompleks powstał. No pewnie stawy powstały z uwagi na działalność górniczą, której w tej rejonie nie brakowało. Tak jak większość innych stawów. Doszło do powstania tych wszystkich zagłębień tutaj. No i co wypełniło się też wodą. No i nie wiem właśnie ta sekcja wędkarska kiedy powstała, ale myślę, że to nie jest aż tak ważne. Ważniejsze jest to, że jest ciekawe miejsce, do którego można przyjść. Może kogoś zachęcę właśnie do przyjścia, do przyjazdu tutaj. No i pokażę, że Bytom nie jest taki straszny, jak się niektórym wydaje. Tak jak powiedziałem, fajnych, ciekawych miejsc w tym mieście nie brakuje. Jest ich mnóstwo wbrew pozorom. Mnóstwo lasów, stawów, rzek również. Aczkolwiek tu z czystością bywa różnie. I zobaczcie, tutaj cały czas swobodnie da się chodzić. Nawierzchnia jest utwardzona. To jest duży tutaj plus. Nie ma problemu, żeby ten największy ze zestawów obejść dookoła. Bo tak właśnie już pokazałem ten staw z lewej strony. Tu, żeby jego obejść, to już jest dużo, dużo trudniej. Tu już w oddali cztery kominy. Elektrociepłowni Miechowice, której budowę zapoczątkowano jeszcze w czasach II wojny światowej przez Niemców. Jeden z ciekawszych obiektów industrialnych w Bytomiu. O nim również będzie materiał na moim kanale. Bo tutaj mamy kolejny zestawów. Też dość mocno niedostępny. Ale to też pokazuje, jaki fajny to jest teren, ile tych zbiorników się tutaj znajduje. Tu mamy chyba kolejny. O, mnie się to miejsce bardzo podoba. Tu już właśnie ten drzewostan też coraz lepszy. Ten las jest jeszcze młody na przykład z tej strony, ale rośnie z każdym rokiem. Coraz lepiej to wszystko tutaj wygląda. Zobaczcie, ten główny staw jest naprawdę duży.
co, spróbuję go obejść dookoła. Pokażę wam jeszcze jakieś mniejsze oczka wodne, bo jeszcze powinno tutaj coś być. A wejdziemy sobie może tutaj, takie bardziej urokliwe miejsce. Jak widać, i takie ścieżki się tutaj znajdują. Można się gdzieś troszkę zagłębić w ten teren. No i poczuć się jak w lesie. Oto już mamy fajny, zalesiony teren, których w tych okolicach nie brakuje. Właśnie kolejny zestawów, ten już dużo mniejszy. Ale da się, mam nadzieję, przejść dookoła, co nas interesuje najbardziej. No i co wam mogę powiedzieć? No, to co zawsze powtarzam, że nie ma co demonizować tych niektórych miast, dzielnic. W tym przypadku Bytomia, bo to jest trochę niesprawiedliwe. Tutaj właśnie terenów zielonych, lasów, jezior, stawów nie brakuje. Jest ich cała masa. Ciekawy mostek z podkładów kolejowych. I taka ciekawostka, tutaj widać nasyp, aczkolwiek nagrania go nie pokażę. Ze 100 metrów, 150 metrów w tą stronę przebiegała linia kolejowa prowadząca do szybu północnego kopalni Miechowice. On stąd nie jest jakoś daleko, właściwie w miejscu, gdzie to obecnie Lidl. Możliwe, że kolej piaskowa to była, ale to taka ciekawostka. Będę musiał teraz wyjść z tego stawu. I to jest takie miejsce, które jest troszkę na uboczu. Jego z żadnej ulicy nie widać. A duży ten kompleks. To tak już idziemy. Nie wiem, czy tu przejdziemy. Może sobie tutaj przejdę. A czemu nie? Jest troszkę chaszczorów. No i znowu jesteśmy przy tym największym stawie. No i cały czas fajna ścieżka, cały czas można sobie iść. Myślę, że też fajne miejsce do biegania. No i cały czas fajny teren, zalesiony. Poczucie, że jesteśmy w lesie. Zabudowań praktycznie nie widać. Tutaj na horyzoncie się pomalutku domki zaczynają.
Są fińskie domki też głównie. Fajne, fajne okolice. Troszkę na peryferiach tych Miechowic. Bo przypominam, jesteśmy na granicy tak naprawdę z osiedlem Młodego Górnika w Zabrzu. Bardzo stąd blisko. Tak pomalutku obeszliśmy ten największy staw dookoła. Jeszcze nam troszkę zostało, ale zaczęło wiać. Robi się wichura. Zobaczcie, jak już tafla wody zaczyna falować. To jakoś nie przeszkadza w takim niewielkim spacerku. Jak ktoś ma blisko, to jak najbardziej, nawet w taką nieprzyjazną pogodę, można sobie tutaj przyjść, zrobić malutki wypadzik. Bo nie oszukujmy się, to nie jest pogoda na wielogodzinne wypady, to nie jest dla każdego. Ale i tak zawsze będę zachęcać do wyjścia z tego domu, nawet na taką godzinkę, nawet do takich tutaj miejsc. Warto, naprawdę warto, zawsze każde wyjście z domu i wyjście w plener jest ważne. Doszliśmy do tego domku przez niego chyba dookoła nie przejdziemy. Ale jak najbardziej można troszkę minąć w tamtym miejscu, a można się oczywiście wrócić z powrotem, jeszcze raz to wszystko sobie obejść, żaden problem. Więc ja już pomału wychodzę z tego kompleksu, ale to jeszcze nie koniec, pokażę wam jeszcze tamten zestawów, ale z drugiej strony. To będzie, będą bliżej. Może im się przyjrzymy troszkę z bliska. Spotkamy się po chwili. Doszliśmy do parkingu. Tu jest ten szedomek tej sekcji wędkarskiej, o którym wspomniałem. No tak on się tutaj prezentuje. Niestety na ten parking nie da się o tak wjechać. Aczkolwiek nie wiem, czy jest zamykany, czy nie. W każdym bądź razie tutaj parkują w tej sekcji wędkarskiej. A to tak informacyjnie. No i wychodzimy, zobaczcie, bezpośrednio przy osiedlu Fińskich Domków. Zresztą bardzo duży kompleks tych domków się w tych Miechowicach znajduje. Więc gdzieś tam dla zainteresowanych też można się tutaj pokręcić. I pooglądać troszkę tą zabudowę w tym miejscu. Doszliśmy do wspomnianej drogi leśnej. W tą stronę można dojść również do części Miechowic. A w drugą stronę, idąc cały czas prosto do Rokitnicy, tamtą stronę do osiedla Młodego Górnika. Jest wszystko bardzo, bardzo blisko. I tutaj z tej strony pokażę wam jeszcze jeden z tych stawów. Również jest tu parę ciekawych rzeczy do zobaczenia, chociażby zatopiony las. Tam fragment lasu, który mamy przed sobą. To zawsze ciekawie wygląda. Choć tutaj jeszcze normalnie te drzewa rosną w tej wodzie. Ten staw jest o tyle ciekawy, że nie ma regularnej bryły. Zobaczcie, on gdzieś tam idzie sobie jakimś lekkim zawiasem, gdzieś tam daleko. I on nie jest największy z tego kompleksu, ale właśnie jest bardzo, bardzo ciekawy. Miejscami dziki, jak już wspomniałem, niedostępny. Aczkolwiek tutaj na szczęście ta droga powoduje, że możemy iść brzegiem tego stawu. No i na spokojnie.
delektować się nim właśnie z tej strony. Zobaczcie, tutaj jest wszędzie to wszystko zalesione. Zresztą, gdybyśmy szli troszkę jeszcze dalej, to z lewej strony zaczynają się tereny hałdowe. Zresztą jesteśmy niejako między dwoma kopalniami, czyli dawnej Rokitnica, obecnie zakład prywatny, oraz nieistniejącej już kopalni Miechowice. Chyba będzie jednak nam uciekły, a może nie. Zobaczcie, tutaj nawet widać ten największy ze zbiorników. A jeżeli mało wam wody, to jeszcze z lewej strony tej drogi mamy kolejny ze stawów. On już jest ogólnie stosunkowo mały, w większości mocno zarośnięty, aczkolwiek jakiś tam dostęp do niego również jest. No, mamy łabędzie, które wcześniej widzieliśmy. Jesteśmy tak naprawdę na końcu już. Na końcu krawędzi stawów. Zobaczcie, po drugiej stronie tej drogi, tak jak powiedziałem, od razu zaczynają się niewielkie hałdy, które rozciągają się tutaj na całkiem spory obszar. Zresztą tych hałd jest tutaj co najmniej kilka. I łabędzie sobie płyną. Akurat dzisiaj ptactwa za dużo nie ma, ale przynajmniej mamy takie dwa okazy, które płyną w naszą stronę. Więc zawsze tutaj można na jakieś łabędzie trafić. No i fajny tutaj też widok na dwa największe stawy. Tak więc myślę, że może się to miejsce podobać. Zachęcam was. Nie macie pomysłu na spacer, na wycieczkę. To jest miejsce, które może wam się spodobać. Tak więc nie bójcie się Bytomia. Przyjeżdżajcie tutaj, w tym przypadku do Miechowic, bo ciekawych miejsc nie brakuje. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć!